Dlaczego Przybylska nie zdecydowała się wyjść za Bieniuka? Siostra aktorki ujawnia rodzinny sekret. Ania Przybylska, 35 lat, i Jarosław Bieniuk, 43 lata, byli jedną z najpiękniejszych par w polskim showbiznesie. Doczekali się trójki wspaniałych dzieci, a ich kariery kwitły. Niestety, to szczęście przerwała śmierć Ani w październiku 2014 roku. Mimo że Przybylska i Bieniuk byli przykładem idealnego związku, nigdy nie wzięli ślubu. Powody tej decyzji zdradziła siostra aktorki w rozmowie z Faktem. Ania Przybylska i Jarosław Bieniuk byli jedną z najpiękniejszych par polskiego showbiznesu. Doczekali się trójki dzieci: Oliwii, 20 litrów, Szymona, 16 lat, i Jana, 11 litrów. Niestety, ich szczęście nie trwało tak długo, jakby chcieli. W 2013 roku Przybylska usłyszała przerażającą diagnozę raka trzustki. Z nowotworem walczyła przez 1,5 roku. Mimo wysiłków lekarzy, nie udało jej się pokonać choroby. Aktorka zmarła w październiku 2014 roku w wieku zaledwie 35 lat. Pozostawiła po sobie ogromną pustkę w sercach najbliższych. Przybylska i Bieniuk nie zdecydowali się na ślub. Siostra aktorki zdradza powód. Wiele osób zastanawia się, dlaczego Przybylska i Bieniuk nie wzięli ze sobą ślubu. Szczególnie, że kobieta mówiła o wybranku swojego serca "mój mąż", co tylko podsycało plotki, że stanęli na ślubnym kobiercu w tajemnicy przed mediami. W wywiadzie dla Wiwy Agnieszka Kubera, siostra Ani, zdradziła, że zabrakło im czasu. Poza tym aktorka uważała, że ona i Bieniuk świetnie funkcjonują w wolnym związku. Teraz Agnieszka Kubera wyjawiła w rozmowie z Faktem, że Przybylska i Bieniuk nie wzięli ze sobą ślubu, bo ich związek umacniały pociechy. Oni stwierdzili, że to, co ich najbardziej cementuje, to dzieci. Ania jednego męża miała i mówiła zawsze: siostra, ja wiem, z czym to się je i jak to smakuje. Najważniejsze w naszym życiu są dzieci i to trzeba pielęgnować, cytuję słowa Ani pani Agnieszka. Kobieta dodała również, że będzie bardzo kibicowała Jarosławowi Bieniukowi, jeśli ten zdecyduje się kiedyś poślubić inną kobietę.